all over for you. We got a serious... Damn, those some nice shoes. You wanna see them? Yeah. No, we got a problem. What's up? The Brotherhood are all over our turf. What do you mean, all over? I mean, those assholes are driving around in some big-ass trucks blowing shit up. Great. You got the boys out there taking care of this? Yeah, about that. You're not filling me with confidence, Pierce. What happened? Well, they kinda got arrested by the cops. Fuck you say? You got a bunch of big tattooed motherfuckers running around burning shit, and you're surprised the cops show up? This just keeps getting better. Jesteś do dupy, Czernu. Pierce, oczywiście przyszedł się poskarżyć. Gangsta! On się boi o swoją dupę. Jeszcze go wyruchają, tyle będzie. Kurwa, jestem w aucie, weź już. Is having a big old sale? Man, I didn't hear none of that. Why? You want some fancy duds so you can go looking like them big movie stars? Is on sale. The unfabulous will still not be able to afford shopping. But to the upper middle class slaving away in the cubicle farms, this is your chance to make something of your life. Impressions. You only get one. Altor is proud of you. Motor bez kierowcy. Zajmę się tym. Siema, frajerze. Zniszczenia w sklepie, ja czegoś nie miałem, czegoś takiego na singlu. Dobra, ukończamy. Kurwa! Musieli zostawić wjazd autem. Wiedziałem, że się tym zajmę. Wysiadałeś. Chciałem zobaczyć te zniszczenia, o co chodziło. Zdaje mi się teraz i tym zająć. Nie ma sprawy. Będzie helikopter czy coś. Chociaż po cholerę to rozwalałem, tak szczerze mówiąc. Czemu mi znacznik nie pokazuje, gdzie mam jechać? Zresztą jebać. Ja bym wolał jechać, żebyś wyjechał do tego drugiego punktu, ale dobra. On będzie szybki, tylko się wjeżdża do góry i jebie. Ja nie... mi nie... pokazuje tylko, gdzie to jest na mapie mniej więcej, ale nie pokazuje mi drogi, więc... Nie też. To... chujowo trochę. Nie wiem do końca, gdzie mam skręcać. A tutaj wjeżdżasz ten parking. A, no pewnie. Wbijamy przez okno. Jakby tutaj jakieś było. Ten wyrzutnia. Bo tam jest... o, gość będzie spierdolał autem, to trzeba szybko go trafić, nie? Spoko, spoko. Kurwa, trzeba ale... go gonić, sukisy na to co. Ej, ale mi laguje, ja pierdolę. Ja pieprzę... dobra, już nie. Chuj wam dupy! To żeś dojebał! Ej, skacz, złapię cię! Co ty, tu jest auto! Gdzie tam skacze? Jeronimo! Chuj ci w dupę! Jesteś... przeżyłeś? No ja mam... że nie obrywam jak spadnę. Czemu? Bo zleczyłem skoki spadochronowe na... 3 złote gwiazdki. No, kurwa, serio, jakim cudem? Ono nawet nie żyje! Nie ma... weź już trochę. Boże, jak ta gra ma problemy, coraz gorsze. Yeah. Au. To jest... zacznijmy teraz do końca z misjami. Skręćmy takie bańce, bo już mam ich dość. Potem możemy iść do jakiejś pobocznej. I skończymy tą grę. Wreszcie. Szczerze powiedziawszy, to już mnie zaczynało na wnerwie. Najchętniej bym skończył jak najszybciej.
O, cholera. Co, już tutaj są? Róż dupę, bo nam do. Gdzie ty jedziesz, do cholery? Na nich. Więc może to się uda. Pojechali tam. Hey, are you even looking? Frajerze. Załatwiłeś? Tak. I co teraz? Koniec. Siema! Jamie, I'm trying to downsize here. Mr. Vogel, I'm not sure I'm adequately conveying Mr. Marrow's size. Get him out of here! Or send him in. Wow. Thanks, Jamie. You must be Mr. Marrow. I've heard about the connections Altor has. You're gonna get my boys out of jail and help me destroy the Saints. Your bargaining posture needs some work. The Saints killed my girlfriend and crippled my best friend. And that's unfortunate, but Old Tor is a business and there's no profit in revenge. Don't worry about the door, though. That one's on me. Fine. You want money? In a few days, a shipment's coming in... Mr. Marrow, nebulous shipment or not, I think I made myself quite... Let's try this again. You're gonna help me destroy the Saints. And Old Tor would love to be of service. Good. Ten to ma przejebane życie. Stillwater Police Department. I need to talk to Troy Bradshaw. Who should I say? Do it! Chief, there's a Mr. Vogel on the line. Put him through. Hello, Troy. Yeah, what do you want, Vogel? It's not what I want, it's what I need. Which is? You are going to release all the Brotherhood you have locked up. And why the fuck would I do that? I'm looking after my clients. Your, clients are a bunch of criminals. Guilty before a trial. Nice. Is that the kind of mentality you like to instill in your subordinates? Huh. Spare me. All right, they're not getting released, and that's that. This is where we're going to have to agree to disagree. These men are going free. The only question is if you let this be settled quietly, or if you want a media circus that will make you look like a joke. I thought Altor wanted order. Okay, letting these assholes out is going to only make things worse. Troy, in order to maintain the ecosystem, sometimes the rangers need to start forest fires. You should know that better than anybody. I suspect I'll hear from you soon. My się tym zajmiemy. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Ale... Co ja tu kurwa robię? Dobra, wiesz, nieważne. Dobra, my już byśmy kończyli na tym. To na razie. In a surprising turn of events, several members of the Brotherhood are being released today. A previously thought open-shut case turned into a fierce legal battle as several high-power attorneys fought tooth and nail for their clients' freedom. Curious about the court proceedings, I spoke to Chief of Police, Troy Bradshaw. My personal opinion on the trial doesn't really matter. They were found innocent by a jury of their peers. So you think they were guilty? I'm sorry, Jane. Listen, I have to get back to work. Hey, why don't you try talking to Dane Vogel? Mr. Vogel, what's Altor's interest in the trial? Altor has no interest in the trial other than to see criminals get put behind bars. So there is no truth to the speculation that the Brotherhood's lawyers are in Altor's pocket? Jane, we've donated millions of dollars to the Stillwater PD as well as rebuilt the shattered community of Saints Row. I understand that everyone likes to pick on the big corporations, but this latest groundless attack on Altor's integrity is just ridiculous. Behind me, the men and women loading up onto these buses are being given another chance at freedom. But the question remains, are we also giving them another chance at a life of crime? I'm Jane Barrett, masochista. Maso czarnuch. Sado maso czarnuch. Wyrzutnia by mi się przydała, bardzo prosiłbym. Chyba, że to ty będziesz prowadził? Nie ma sprawy. Nie będziemy, nie, wysiadać z auta, tylko ich trochę wyprzedzisz. Ta. Musisz wyprzedzić te ciężarówki o paręset metrów, to wszystko.
Raczej autobusy i eskorty. Postaram się zrobić co mojej mocy. Po prostu ich wyprzeć, nie atakuj. Nie wjeżdżaj w nich nic. Jasne. Po prostu ich wyprzeć. Staram się, ale to nie będzie łatwe. No nie, Matko Boska przynajświętsza, no. Nie, wyprzeć ich dalej, w pizdu. Oni się już palą. Jebaj w nich. Ja wolę łodzią. Chodzaj. W sumie nie wiem gdzie jadę. No kurwa, tylko nie na lotnisko, skręcaj. Co za różnica? Bo tam są te chujowe Wolveriny. A. Są takie chujowe. Chodaj. Cześć, dobra, jedź. Ej! Kurwa, co to było? Co kurwa było? Gotowy? O nie, zanim on się pojawił, to godzina minie. Nie, by się nie był. Już niedługo. Za nami napierdala helikopter, wolałbym, żeby nie jebał we mnie rakietami. Byłoby nieprzyjemnie. Nie, nie. To... Gdzie oni kurwa są? O, shit. Kolejny helikopter. Cio. Widzę emocjonującą podróż na mapie. Dobra, widzę tych sukinsynów. Staram się usunąć jak najbliżej. Jebaj w tego najpierw. Parę serii i już koniec zyskuję. Już po nim. Po tamtym. Pani. Cenisz pewnie też. A, chuj mam dupę, na. Co to kurwa było za jakieś mina? Thanks for the heads up, Jamie. Is there something I can help you with? They hit my boys when they were on the prison bus. Between your girlfriend and your gang, I'd say you're a magnet for tragedy, Merrow. You think this is fucking funny? No, but I do think it's your problem. My problems are your problems. Or do you need some fresh air to remind you? No. See, my problem is that a sideshow freak is messing up my paperwork. Your problem is that there's a group of security guards with assault rifles pointed at your back. Your security guards look more like a private army. Call them whatever you want. The point is, they have big guns. I'm sorry you couldn't protect your friends. I really am, but old Tor's done doing you favors. Come back here again, and I'll have you shot on sight. Go fuck yourself, Vogel. I've enjoyed our time together too, but I think it's time to move on. Gentlemen, could you please show our guest out? And Merrow! Don't worry about your little shipment. Altor has already appropriated it. What did you say? Altor Security is taking control of the boat carrying your goods. It only seemed fair that we get compensated for letting your boys out of jail. You can go now. That boat is never gonna make it to shore. Goodbye, Merrow. W ogóle taki kozak ma ochroniarzy. Jak był sam strał w majty. Lotnisko, fuck you! Nandy kurwa. Co to kurwa ma znaczyć? To jest chore. To jest pis do tych wozów z bagażami i oni się napierdalają nawzajem. Jeżdżą jak to wygląda. Nóż.
Ja pragnę zdrowia. Was mi przejedzie. I przejechał. Ej, ja chcę do tego. Ja chcę do twojej pięknej żółki. Wysiadaj, kurwa. Wysiadaj. Oczywiście tutaj nie ma nic do latania. Lotnisko rządź. Jakim cudem nie... Ja nie wiem, jakim cudem trafiłem gościowi w głowę i jemu nic nie było, a auto się całe kopci. Fuck yeah! O, znalazłem samolot. Tak, w tyłu komorzyna. Nie, stoi się tutaj. To jest jeszcze jeden. Kurwa, no nie od... pozwolę ci odlecieć, no. Pierdolę, co ten samolot robi? No to po prostu powodzenia z wystartowaniem. Nerka w frejerze! Ja sobie przeleciałem. Oh yeah. Chuj z tym, że lecę jakimś połowie rozpadającym się szmelcem, który zaraz eksploduje. Ale lecę. Do misji lecisz, ja też jeszcze muszę wystartować. Mi się pojebały przyciski, dlatego wcześniej nie wystartowałem. O kurwa. To było genialne, dobra, zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Na razie.